Kochani, witajcie. Chciałabym opowiedzieć Wam o tym, w jakim miejscu jesteśmy teraz jako przebudzenie i do czego woła nas teraz Bóg. Byliśmy już w miejscu, w którym płakaliśmy i nasze łzy Bóg całował na naszych twarzach. Byliśmy w miejscu, w którym uczyliśmy się walczyć i wołać i na to nasze wołanie uczyliśmy się stawać w wierze, ogłaszając Boże Królestwo. A teraz mamy takie wrażenie, że Bóg woła do nas: hej, projekcie, jest czas, żeby uwolnić Wasz czas. Zastanawialiśmy się, jak to zrobić, co to znaczy. I wtedy Bóg przyszedł do nas z fragmentem z Księgi Wyjścia 30 rozdziału od 22 wersetu. Nie wiem, czy go znacie, tam pojawia się fragment o oleju. O takim oleju, który jest najświętszym olejem ze wszystkich olei. O oleju, który był do namaszczania kapłanów. Ten olej był złożony z 5 rzeczy. Z mirry, z cynamonu, był złożony z wonnej trzciny, kasji i oliwy z oliwek. Ten olej służył do tego, żeby namaszczać Arona. Ten olej służył do tego, żeby namaszczać kapłanów, żeby mogli chwalić Boga, wznosić ręce czyste, ogłaszać nad narodem pewne rzeczy, które Bóg powiedział, żeby ogłaszali. I my zrozumieliśmy, że nie jesteśmy w stanie służyć Bogu, uwielbiać Go, chwalić, pisać muzyki, nagrywać jej, codziennie rano prowadzić live'owych uwielbień Wake Up, bez ludzi, którzy mogą dać te drogocenne kosztowności i razem z Bogiem, z Duchem Świętym, który jest jak ta oliwa, który łączy wszystkie te elementy, stworzyć przestrzeń do tego, żebyśmy my mogli stanąć i po prostu wielbić Go. Mirra jest jak taki symbol, że aż do śmierci Cię nie opuszczę. Cynamon był taką przyprawą, która sprawiała, że nic nie pachniało poza rzeczami włączonymi do oleju. Wonna trzcina, wiecie, to jest jak wdzięczność, jak piękne słowo. Piszesz tą trzciną dobre słowa. To czym jest kasja. Kasja była podgrzewana, żeby móc z kasji zrobić olej, trzeba było ją długo gotować. To jest jak wypróbowane w ogniu piękne i wartościowe rzeczy. A oliwa? Duch Święty, łagodny, kochany, łączy to wszystko w sobie. Więc zapraszamy Was i zachęcamy, żebyście w tym Bożym dziele w nas wzięli udział. Jeżeli możecie, czy przez Patronite, czy przez Stowarzyszenie Betlechem, które wspiera nas, które założyło dla nas konto, czy przez nasz sklep internetowy, w którym zrobiliśmy bluzy, będą różne projekty, piękne, piękne projekty Ewy Miłońskiej, które też chwalą Boga, wiecie, bo bluza, bo obraz, bo pieśń, bo słowo, bo wszystko chwali Pana. Także zapraszamy Ciebie. Proszę, buduj razem z nami tą strefę uwielbienia, tą przestrzeń uwielbienia dla Pana. Pucz mnie, pucz nas, gdy przychodzi chwała Twa, w niej trwaj.